Twoim głównym celem powinno być przestanienie być miłym dla ludzi. Bycie miłym to błąd, który popełniasz każdego dnia i jest to coś, co może w krótkim czasie zrujnować ci życie. Bądź rozsądną osobą, a nie głupcem, więc zostań do końca, nie bądź słaby. Bycie życzliwym i kochającym człowiekiem to cecha godna podziwu, ale granica pomiędzy byciem życzliwym człowiekiem a byciem nadmiernie przychylnym jest cienka. Często możemy wpaść w pułapkę bycia zbyt miłymi, co może mieć negatywne konsekwencje dla naszego życia i relacji. Bycie zbyt miłym może prowadzić do tłumienia naszej autentyczności i autonomii. Kiedy nieustannie martwimy się o zadowolenie innych, możemy stracić z oczu to, kim jesteśmy i czego naprawdę chcemy. Może to prowadzić do frustracji, urazy i poczucia wewnętrznej pustki. Popadając w nadmierne samozadowolenie, możemy niechcący obniżyć swoją wartość. Jeśli zawsze przedkładamy potrzeby i pragnienia innych nad własne, możemy zacząć mieć poczucie, że nasze własne potrzeby nie są ważne. Może to podważyć naszą samoocenę i poczucie własnej wartości. Bycie zbyt miłym może skutkować powierzchownymi relacjami. Kiedy nie wyrażamy naszych prawdziwych opinii i uczuć, relacje mogą stać się powierzchowne i pozbawione głębi. Prawdziwy rozwój i połączenie w związkach często ma miejsce, gdy potrafimy być otwarci i szczerzy. Nadmierna przychylność może skłonić ludzi do odkrywania naszych ograniczeń. Niektóre osoby mogą wyczuwać naszą chęć sprawiania przyjemności i wykorzystywania tego, co może skutkować wyzyskiem i manipulacją. Ważne jest, aby wyznaczyć zdrowe granice i je utrzymywać. Zdrowe relacje opierają się na wzajemnym szacunku. Bycie zbyt miłym może podważyć szacunek, ponieważ inni mogą nie traktować poważnie naszych opinii i pragnień. Znalezienie równowagi między byciem życzliwym a stanowczością jest niezbędne do utrzymania szacunku w naszych relacjach. Skuteczna komunikacja jest podstawą zdrowych relacji. Unikanie nadmiernej przychylności oznacza, że musimy potrafić jasno i z szacunkiem komunikować swoje myśli, uczucia i potrzeby. Pozwala to na wzajemne zrozumienie i konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. Pamiętaj, żeby nie być zbyt miłym jest formą dbania o siebie. Dbanie o siebie i własne potrzeby jest podstawą zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Równowaga między pomaganiem innym a pomaganiem sobie jest niezbędna dla osobistego dobrego samopoczucia. Stoicyzm, starożytna filozofia, która rozkwitła w Grecji i Rzymie, oferuje wyjątkowe spojrzenie na naturę cnoty i równowagi. W jego podejściu bycie miłym lub nadmiernym samozadowoleniem można analizować z punktu widzenia zachęcającego nas do refleksji nad równowagą i mądrością naszych działań. W stoicyzmie cnota jest najwyższą wartością i skupia się na takich cechach jak odwaga, mądrość, sprawiedliwość i samokontrola. Bycie miłym lub przyjemnym samo w sobie nie jest cnotą stoicką. Zamiast tego cnota wiąże się z postępowaniem zgodnie z tym, co jest moralnie słuszne, niezależnie od tego, czy jest to przyjemne, czy akceptowane przez innych. Bycie nadmiernie miłym może zatem sprowadzić nas ze ścieżki cnoty, ponieważ motywacją naszych działań może być chęć sprawiania przyjemności, a nie robienie tego, co słuszne. Stoicy podkreślają znaczenie rozwijania samodzielności emocjonalnej. Bycie nadmiernie miłym może sprawić, że będziemy emocjonalnie zależni od reakcji i aprobaty innych. Naraża to na ryzyko nasz wewnętrzny spokój, ponieważ nasze szczęście zależy od tego, jak inni nas postrzegają i jak reagują na nasze działania. Stoicyzm podkreśla wagę życia w zgodzie z rozumem i samostanowieniem. Bycie nadmiernie miłym może sprawić, że będziemy postępować wbrew naszemu rozsądkowi i samostanowieniu. Może się okazać, że ulegniemy naciskom zewnętrznym lub pójdziemy na ustępstwa niezgodne z naszymi zasadami, co może podważyć naszą integralność i autonomię.
Stołyki bronią znaczenia współczucia, ale w równowadze z mądrością. Bycie zbyt miłym może oznaczać, że jesteśmy gotowi pomagać innym bezkrytycznie, nie biorąc pod uwagę długoterminowych konsekwencji lub konsekwencji moralnych naszych działań. Znalezienie równowagi pomiędzy współczuciem a mądrością jest podstawowym wyzwaniem dla tych, którzy pragną żyć według zasad stoickich. Stoicyzm ostrzega, że będąc nadmiernie miłym, możemy zaniedbać własne dobro i autentyczność ze szkodą dla innych. Może to prowadzić do emocjonalnej i moralnej samozniszczenia, ponieważ stajemy się więźniami oczekiwań innych ludzi, tracąc z oczu własne wartości i cele. Chociaż łagodność i życzliwość są godnymi podziwu cnotami, stoicyzm przypomina nam, że bycie zbyt miłym może mieć ciemną stronę. Może sprowadzić nas na manowce ze ścieżki cnoty, stworzyć zewnętrzną zależność, podważyć naszą autonomię i oddalić nas od mądrości. Dlatego istotne jest, aby zastanowić się nad naszymi działaniami w świetle zasad stoickich, poszukując równowagi między współczuciem a mądrością oraz upewniając się, że nasze działania są motywowane cnotą i rozsądkiem, a nie po prostu zadowalaniem innych. Prawdziwa dobroć w świetle stoicyzmu polega na świadomym i cnotliwym działaniu, kierowanym mądrością i spokojem. W swej istocie stoicyzm promuje podejście do cnoty i mądrości w życzliwości, podkreślając znaczenie postępowania w sposób zgodny z rozumem i dobrem wspólnym. Stoicyzm umieszcza cnotę w centrum swojej etyki. Według stoików bycie miłym w relacjach międzyludzkich oznacza postępowanie cnotliwe. Cztery cnoty stoickie: odwaga, mądrość, sprawiedliwość i samokontrola stanowią podstawę do oceny naszych działań w kierunku życzliwego i altruistycznego zachowania. Mądre działanie jest podstawą stoicyzmu. Bycie miłym dla stoików oznacza podejmowanie świadomych i przemyślanych decyzji, biorąc pod uwagę długoterminowe konsekwencje. Mądrość kieruje naszymi wyborami, pomagając nam unikać impulsywnych działań, które mogłyby zaszkodzić innym lub nam samym. Stoiki podkreślają znaczenie zrozumienia punktu widzenia innych. Bycie miłym wymaga zdrowej dawki empatii i zrozumienia. Umiejętność wczucia się w cudzą skórę pozwala nam odpowiednio reagować na potrzeby i uczucia innych, promując harmonijne relacje. Bycie miłym według stoicyzmu oznacza postępowanie sprawiedliwe i uczciwe. Sprawiedliwe traktowanie ludzi i zapewnienie, że nasze działania nie wyrządzają nikomu niesprawiedliwej szkody, ma kluczowe znaczenie. Sprawiedliwość jest postrzegana jako podstawowa cnota, która kieruje życzliwością wobec wszystkich, niezależnie od różnic i uprzedzeń. Stoicyzm głosi samokontrolę jako niezbędną umiejętność. Bycie miłym oznacza zachowanie spokoju w trudnych sytuacjach i konstruktywne radzenie sobie z emocjami. Odporność jest ważna w pokonywaniu trudności oraz w pozostawaniu życzliwym i współczującym nawet pod presją. Jedną z najcenniejszych lekcji stoicyzmu jest akceptacja faktu, że są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Bycie miłym oznacza skupianie naszych wysiłków na tym, na co mamy wpływ, na przykład na naszych działaniach i wyborach, zamiast nadmiernego martwienia się o to, czego nie możemy zmienić. Pomaga nam to zachować spokój w trudnych sytuacjach. Stoicyzm zachęca do ciągłego dążenia do doskonałości moralnej. Bycie miłym nie jest jednorazowym działaniem, ale ścieżką ciągłego rozwoju osobistego. Stoiki wierzą, że cnota jest dążeniem, a życzliwość jest jednym z owoców tego dążenia. Według stoicyzmu bycie miłym jest wyrazem cnoty i mądrości. Obejmuje działanie z empatią, sprawiedliwością, samokontrolą i odpornością, a jednocześnie akceptację tego, czego nie możemy zmienić. Stosując się do tych zasad, możemy poprawić nasze relacje międzyludzkie i przyczynić się do tworzenia bardziej współczującego świata.
Stoicyzm zachęca nas do włączenia tej filozofii do naszego codziennego życia, przypominając nam, że prawdziwa życzliwość jest przejawem cnoty i mądrości, która podnosi na duchu nie tylko nas samych, ale także otaczających nas ludzi. Dla Marka Aureliusza życzliwość nie była jedynie opcją, ale moralnym obowiązkiem. Przekonywał, że każdy ma obowiązek postępować życzliwie wobec innych. Odzwierciedla to stoicką zasadę cnoty jako jedynej dobrej rzeczy, a zatem czegoś, do czego każdy powinien dążyć. Cesarz podkreślił znaczenie traktowania innych z życzliwością i zrozumieniem. Przypomniał, że każdy w swoim życiu stawia czoła wyzwaniom i trudnościom, a życzliwość wymaga współczucia w tych zmaganiach i unikania pochopnych osądów. Marco Aurelio uważał, że zrozumienie ludzkiej natury jest podstawą praktykowania życzliwości. Zdawał sobie sprawę, że ludzie mogą popełniać błędy i działać impulsywnie, a życzliwość wymaga zrozumienia tej wrodzonej niedoskonałości i okazania współczucia. Dla filozofa cesarza życzliwość nie ograniczała się do życzliwych uczuć, ale wymagała altruistycznego działania. Przekonywał, że w miarę możliwości należy pomagać innym, przyczyniając się do dobra wspólnego społeczeństwa i promując sprawiedliwość. Marco Aurelio bronił tolerancji i cierpliwości jako elementów życzliwości. Wierzył, że wykazując te cechy, możemy utrzymać harmonijne relacje z innymi, nawet w obliczu nieporozumień i różnic. Według Marca Aureliusza zasadniczą częścią życzliwości jest zachowanie równowagi i akceptacja okoliczności życiowych, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Życzliwości nie wolno zachwiać zmiennością losu. Idee dobra Marca Aureliusza wywarły głęboki wpływ na etykę, filozofię i psychologię. Jego nauki na temat cnót, współczucia i postępowania moralnego w dalszym ciągu inspirują ludzi do prowadzenia bardziej etycznego i sensownego życia. Rozważania Marca Aureliusza na temat dobroci są świadectwem jego mądrości i zrozumienia natury ludzkiej. Wierzył, że życzliwość nie jest tylko pożądaną cechą, ale moralnym obowiązkiem, do którego każdy powinien dążyć. Jego lekcje na temat życzliwości, współczucia i bezinteresownego działania nadal odbijają się echem we współczesnej etyce, służąc jako przewodnik po cnotliwym życiu i bardziej sprawiedliwym, współczującym społeczeństwie. Marek Aureliusz przypomina nam, że w naszych codziennych działaniach życzliwość jest największą cnotą, jaką możemy kultywować. Dla Seneki dobroć była nierozerwalnie związana z cnotą. Postrzegał hojność jako wyraz cnoty, przejaw naszej zdolności do postępowania w sposób moralnie poprawny. Hojność to nie tylko dawanie dóbr materialnych, ale także dawanie siebie, okazywanie współczucia i empatii w naszych działaniach. Seneka podkreślał, że prawdziwą życzliwością i hojnością nie powinno kierować oczekiwanie nagrody lub uznania. Uważał, że hojność pragnąca jedynie korzyści materialnej lub społecznej jest powierzchowna i nie realizuje swojego głębszego celu. Bezinteresowna hojność, która szuka dobra innych, nie oczekując niczego w zamian, była najczystszą i najszlachetniejszą formą dobroci. Seneka uważał życzliwość za oznakę mądrości. Twierdził, że prawdziwie mądra osoba zrozumie, że życzliwość jest podstawową cechą pozwalającą osiągnąć wewnętrzny spokój i harmonię z innymi. Traktując innych z szacunkiem, współczuciem i hojnością, postępujemy mądrze i rozeznaniem. Seneka uznał, że egoizm jest przeszkodą w prawdziwej dobroci. Wierzył, że hojność jest sposobem na walkę z wrodzonym egoizmem, który wszyscy nosimy. Praktykując hojność, stajemy przed wyzwaniem wyjścia poza własne interesy i wzięcia pod uwagę dobra innych. Współczucie i empatia były dla Seneki kluczowymi wartościami. Zachęcał do poszukiwania zrozumienia trudności i wyzwań, przed którymi stają inni. Według Seneki empatia była podstawą życzliwości,
pozwalając nam na nawiązanie znaczącego kontaktu z otaczającymi nas ludźmi. Seneka wierzył, że życzliwość nie jest wyborem, ale moralnym obowiązkiem. Twierdził, że jako istoty racjonalne mamy obowiązek postępować życzliwie i hojnie wobec innych. Cnota moralna i rozwój osobisty były nierozerwalnie powiązane ze sposobem, w jaki traktowaliśmy bliźnich. Seneka podkreślał, że życzliwość rozciąga się nie tylko na czyny, ale także na słowa. Poradził nam, abyśmy ostrożnie wybierali to, co mówimy, ponieważ nasze słowa mają moc ranienia i uzdrawiania. Delikatna i pełna współczucia komunikacja była istotną częścią życzliwości. Seneka poprzez swoją stoicką filozofię zaproponował głęboki i ponadczasowy wgląd w dobroć i hojność. Postrzegał te cnoty jako fundamentalne dla osiągnięcia życia cnót i mądrości. W swoich pismach rzuca nam wyzwanie, abyśmy kultywowali w życiu bezinteresowną hojność, współczucie i empatię, uznając, że prawdziwa życzliwość jest wyrazem mądrości i drogą do osobistego spełnienia i harmonii z innymi. Mądrość Seneki w dalszym ciągu inspiruje i prowadzi tych, którzy szukają bardziej cnotliwego i sensownego życia. Bycie miłym i życzliwym to cecha godna podziwu, ale ważne jest, aby znaleźć równowagę, aby uniknąć nadmiernej życzliwości, która może zaszkodzić naszym relacjom i naszemu dobremu samopoczuciu. Wyrażając swoje opinie, wyznaczając granice i dbając o siebie, możemy utrzymywać zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące relacje. Znalezienie równowagi między byciem życzliwym a asertywnym to ciągła podróż, która pozwala nam rozwijać się jako jednostki i poprawiać nasze relacje międzyludzkie. Jesteś teraz bohaterem swojego życia, nie pozwól sobie stać się tylko widzem, skomentuj pod tym filmem ludzi, dlaczego jesteś stoikiem i zobacz, kto będzie z tobą wchodzić w interakcję. W tym celu zasubskrybuj kanał, abyś nie tęsknisz za jakąkolwiek mądrością, której będę mógł cię wkrótce nauczyć. Zostawiłem cię w komentarzach do tego filmu, przewodnika, z którego korzystałem na mojej drodze do zostania stoikiem. Podręcznika, który zawiera wszystkie odpowiedzi na twoje pytania, więc zdecydowanie zostań stoikiem już teraz.